Cześć. Trochę mnie nie było. Jakieś 6-7 tygodni? Chyba jakoś tak. Ten materiał wideo jest odpowiedzią na pytanie, co działo się przez te ostatnie 6-7 tygodni i dlaczego moja aktywność tutaj na kanale i w innych mediach społecznościowych była stosunkowo niewielka. I ten materiał będzie prawdopodobnie dosyć daleki od ideału. Chyba powinienem to trochę odsunąć w czasie i nagrać takiej trochę bardziej oficjalnej formie, ale kilka chwil temu padł ostatni klaps i właściwie zakończyłem pracę nad tym projektem. Jestem na gorąco i myślę, że chcę to teraz nagrać. Wiem, że chcę to teraz nagrać, żeby to było bardziej autentyczne, mimo tego zmęczenia. Zaznaczam również, że będzie to reklama, ale prosto z mostu, z reklamą mojego najnowszego dziecka, nad którym pracowałem przez ostatnie 6-7 tygodni. Jestem z tego cholernie dumny. Uczymy Fit, moja platforma internetowa z moimi seminariami w wersji online. Przeniosłem moje seminaria na formułę online. Przez ostatnie lata jeździłem po Polsce i dawałem wykłady, organizowałem seminaria. Kilka tysięcy osób wzięło w nich udział. Kilka tysięcy fantastycznych historii, kilka tysięcy fantastycznych twarzy. Ale to, co zauważyłem, to fakt, że na seminarium trzeba dotrzeć czasem 30, 40, 50 km. To jest pewna niedogodność, z którą spotykają się kursanci. Trzeba znaleźć lukę w grafiku i stawić się w określonym miejscu o określonej porze. I trzecie, najważniejsze według mnie, te seminaria są długie. 5, 6, 7, 8 godzin. I umówmy się, nie ma możliwości, żeby siedzieć w skupieniu, albo jest to bardzo trudne, przez 7-8 godzin. Zwykle po 2-3 godzinach już nie funkcjonujemy specjalnie optymalnie i pozyskiwanie tej wiedzy już nie odbywa się tak jak na początku samego seminarium. Stąd miałem w głowie pomysł przenieść to na formułę internetową, już od dosyć dawna, i zlikwidować te niedogodności. I w ten oto sposób przez ostatnie 6-7 tygodni właśnie nad tym pracowałem. A z racji tego, że jestem człowiekiem bardzo jednozadaniowym, musiałem odsunąć wszystkie inne elementy, na ile było to możliwe. Również moją aktywność w mediach społecznościowych. Ostatnie 6-7 tygodni to była cholernie ciężka praca. 8, 9, 10, 11, a czasem nawet więcej godzin pracy każdego dnia. Tworzenie nowego seminarium, tworzenie strony, realizowanie nagrań. W 95% zrobiłem to samodzielnie. I w ten oto sposób powstała platforma Uczymy Fit. Zdobywanie wiedzy, uczestnictwo w seminarium jest możliwe od dzisiaj z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Można uczyć się z telefonem w ręce, siedząc rano w piżamie i jedząc śniadanie, albo robiąc cardio. W tym momencie na platformie jest blisko 12 godzin nagrań, 12 godzin wykładów, które zostały ubrane przeze mnie w dwa duże seminaria. Pierwsze, kompendium zdrowego stylu życia, być może brzmi znajomo, bo z tym seminarium w tamtym roku jeździłem po Polsce. Kilkaset osób wzięło w nim udział. Teraz w całości zostało przeniesione na formę elektroniczną. I drugie, odchudzanie w 5 krokach. Jeżeli chodzi o kompendium zdrowego stylu życia, jest to odpowiedź na blisko 50 najczęściej pojawiających się pytań, 50 zagadnień ze świata fit, blisko 50 zagadnień od spowolnionego metabolizmu, przez diety odkwaszające, nabiał, gluten, czyli wszystkie te najczęściej według mnie pojawiające się pytania w świecie fit. Agendę znajdziecie na stronie Uczymy Fit, jeżeli jesteście tym zainteresowani. Drugie seminarium, odchudzanie w 5 krokach. Coś dla zielonych, dla osób, które być może nawet nie wiedzą, czym są kalorie. W tym seminarium krok po kroku przeprowadzam Cię przez proces odchudzania. Od wyliczenia zapotrzebowania kalorycznego, od tego, czym są kalorie, przez rozkład na makroskładniki, przez planowanie posiłków, listę zakupów, przykładowy jadłospis, planowanie aktywności, rolę snu, rolę regeneracji. Potem najczęściej pojawiające się pytania w trakcie procesu odchudzania. Jak kontrola postępów, jak stagnacja, jak przerwa od diety. To wszystko w tym seminarium, krok po kroku, blisko 6 godzin wykładów. To wszystko jest ubrane w lekcje i moduły. Każdego dnia dostajesz dostęp do następnej lekcji, trochę jak w szkole, zdobywasz wiedzę, następnego dnia przechodzisz do kolejnego punktu, kolejnej lekcji. A później możesz wracać do tego przez cały rok, powtarzać, utrwalać, odświeżać, jak tylko chcesz. Zaznaczam, że nie są to webinary, jest to nagrywane w bardzo podobny sposób, jak to, co teraz widzicie.
wiele osób, które mnie śledzi, prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że jakość jest tym elementem, który jest dla mnie dosyć istotny. I na platformie Uczymy Fit nie jest inaczej. Tam również o to staram się dbać. To jest wyjaśnienie tego, co działo się przez ostatnie 6-7 tygodni. I niezależnie, czy zamierzasz skorzystać z tej wiedzy, czy nie, chciałem się tym podzielić, bo jest to dla mnie bardzo ważne. I zaznaczam, że absolutnie nie oznacza to, uspokajam, że absolutnie nie oznacza to, że kanał przestanie być rozwijany, że nagle jakoś odsunę na bok kanał ten tutaj na YouTubie. Nie, nie, nie. Teraz mam zdecydowanie więcej czasu na realizację materiałów, więc będzie wręcz odwrotnie. Swoją drogą część materiałów, fragmenty, będę również publikował tutaj fragmenty, które pojawiają się na platformie Uczymy Fit. Różnica polega na tym, że kanał na YouTubie jest dla mnie taką osobistą formą, w której mogę realizować się również filmowo, w której mogę przekazywać wiedzę w skondensowanej formie. A tam skupiam się wyłącznie na wiedzy, na długich wykładach, na takich długich, dużych formułach, czyli na seminariach. Tyle, chyba tyle. Tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć. Jeżeli dotarłaś do tego momentu i wciąż mnie słuchasz, to bardzo Ci dziękuję, bo to było dla mnie ważne. Chciałem się tym podzielić i szalenie cieszę się, że już jesteśmy w tym miejscu, że już jestem w tym miejscu, że ten projekt został zrealizowany i jestem z niego również cholernie dumny. Wszelkie szczegóły, jeżeli będziecie tym zainteresowani, odsyłam na stronę uczymyfit.pl, a ja, cóż, zobaczę się z Wami tutaj. Wracam jutro tutaj na kanał z jakimś materiałem. Tak więc zapraszam Was jutro tutaj i jeszcze raz, nie wiem już, który to raz z kolei, dziękuję za to, że zechcieliście tego wysłuchać i poczekać na mnie 6-7 tygodni. Fajnie tu wrócić. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć. Dobra, moja czupryna mówi samo za siebie. Przez 6-7 tygodni siedziałem i pracowałem. Nie było czasu wyjść do fryzjera. Dobra, zapuszczamy to. I jeszcze jedno, bo zapomniałem z tego wszystkiego. Michu, dziękuję za Twoją pomoc w tych aspektach technicznych, jeżeli chodzi o stronę. Już teraz naprawdę się żegnam.